Mówi się, że poniedziałek to jest najgorszy dzień tygodnia. Sprawdźmy to i zobaczmy, czy rzeczywiście tak będzie. Wy dzisiaj ze mną, a ja wam jeszcze coś pokażę. Już wisi, bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy tą twarz znacie. A, żarcik, na pewno znacie. Także to jest jedna z rzeczy, która już się zmieniła. Ubarwiła nam przestrzeń. Ja się ubieram i w pierwszej kolejności lecę do sklepu za 5 zł. Pokupować trochę produktów do blind testu, bo dzisiaj taki blind test będziemy nagrywać. Wrócę, pokażę wam nowe studio, w którym nagrywamy. Sprawdzam jak. To co? Ja się ubieram i jadę. Dobrze. Tylko fajne rzeczy. Nie weź piniaty jak zwykle, żebyś nie zjadł. No dobrze. Na razie, ho. Buźki. Jadę zobaczyć, czy coś ciekawego znajdę w sklepie, który nosi nazwę Wszystko po 5 zł. Kiedyś takie sklepy były. No można było sporo pierdół nakumpować. Kolejny ciekawy odcinek w formie blind testu. Później wrócimy do firmy. Pokażę wam, jak wygląda studio Sprawdzam jak, bo będziemy tam nagrywać. Ale ten Wrocław jest rozkopany. Cała ulica Pomorska, dla tych, którzy są z Wrocławia. Coś tam dziwnego się dzieje, nie wiem, robią torowisko. Robota pali się w rękach normalnie. Teren budowy wstęp zbroniony, a sklep jest tutaj w lewo, więc lecę, zaraz zobaczymy, co uda mi się wyhaczyć. Tylko żeby było otwarte, tylko żeby było otwarte, tylko żeby było otwarte. Dobra, znalazłem. Sklep nazywa się Złotóweczka. A, to się podrzuca, tak? Tak, musi. A, musi stanąć? Tak. Ale to fajne, to wezmę. A to? A to tak torby, żeby tak składać. A, super. Za to wszystko zapłaciłem 20 zł. Ale to jest badziew. Ja pierdyle. No dobrze, moi drodzy, jadę do firmy przygotować Dymitra. No to chyba będzie najtrudniejszy blind test, jaki był do tej pory. Już widzę tą reakcję Dymitra. Co żeś ty kupił? Przecież to głupoty. Panie, złotówka, 2 zł. To co ty chcesz więcej? Ten blind test będzie się trochę różnił, bo też za kamery będę wam pokazywał jego reakcję. Lecimy, lecimy. Na razie czerwone. Powinniście kojarzyć już ten kadr. Przyjechałem. Dymitr mnie pyta, czy ciekawe rzeczy. Będę musiał go wyprosić na chwilę, żeby wam pokazać i zobaczyć, czy też reakcję Maćka. Ale to musi tutaj szanowny gorący na chwilę wyjść. Tak naprawdę sama, zresztą widzieliście, sama torba kosztowała złotówkę, za wszystko zapłaciłem 19. Jesteś gotów? Maciej, patrz. Znaczy, to nie jest wszystko po złotówkę. No, złoty, 2 zł. A. Maciek, ale na przykład powiedz mi, do czego to służy? Bić coś na plażę. To jest... Nie patrzeć na to, co jest napisane. Nie wiem, ale się domyślam. Nie wiem, to jest do oznaczania czegoś na plaży. Punktów. Powiem ci, że tutaj nawet opaska nie będzie potrzebna. Żeś gadżety znalazł. Maciej, to będzie kurna turbo dobry odcinek. Ja muszę się o jakąś kurna czteropak flaszek założyć. Kupiłem. Dobrze. 19 zł zapłaciłem za to wszystko. Znowu by na ślepo? Nie, tu już będzie bez, czyli na widząco. Aha, bez tamtych, ale z moimi. Nie, albo bez! Nie. To co? Jesteście gotowi zobaczyć, czy tutaj pan łaskawy zgadnie? To co, flaszeczka? Może. O flaszeczkę? Ale co, nie o wszystkie produkty, bo przecież to mi się no nie dobra, opłaca. Mam 9 produktów. Co najmniej połowę musi zgadnąć. Dobrze. Okej? Okay? Proszę bardzo. Deal? Deal. No zobaczymy. To zaczynamy. Ładnie pachniesz. To jest ten, torcik malaków zjedzony. Ty właśnie, ten torcik malaków trzeba upiec. No nie, bo kiedy nie przyniesiesz? Jak? I nie wrzucili. Jak jest przepis na torcik malako? Nie wrzucili 8000. A, wrzucajcie te łapki cholerne. No, ile to ma? 3,5. 3,5. Moi drodzy, wbijajcie na poprzedni odcinek. Pojechaliśmy do szpitala, youtuberzy USA, sonda uliczna backstage. Bo tam 3500 łapek brakuje, jeszcze prosto licząc 4,5 kawa. Chodźcie jeszcze zobaczyć, bo kilka zmian doszło. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w jednym z pierwszych materiałów w studio numer 1 był kanał Sprawdzam jak,
Teraz mogę delikatnie uchylić i od razu zamknąć. Bo to jest jeszcze niespodzianką, co tam będzie. A teraz sprawdzam, jak jest w studio numer 2. Zapraszam, wchodźcie. I tak wygląda, moi drodzy. Studio, sprawdzam jak. Rozkładamy, zapalamy światła i działamy. A wy patrzcie. Wszystko po 5 zł. Szykujemy. Zobaczymy, czy szanowny pan zgadnie. Proszę bardzo. Ale jasno. Nie wiem czemu, ale lubię tą serię bardzo. Może przez to, że rzeczywiście kupuję te rzeczy, wiesz? Włącz majka. A najdroższa rzecz, jaką wziąłem z tych wszystkich, kosztowała 5 zł. No co, panie kolego? Jedźmy z tym. Jedźmy z tematem, nie? Na pewno. Wszystko jest ok. Teraz, moi drodzy, wstęp. Ja wam pokazuję pierwszą rzecz, jaką daje Dymit i stawiamy, czy zgadnie. Tak jest. Dawaj. Cześć wszystkim, moi drodzy. W dzisiejszych czasach nie lubimy dużo wydawać. To jest oczywiste, patrząc na ceny, jakie ma. To co? To nie jest sklep za 5 zł, możeś kupił tańsze rzeczy. Tak, tak. Jeszcze taniej. Jeszcze taniej. Ja pierdyle. Czyli powiedziałeś, że na 9 rzeczy? 6 zgadnę. 6 zgadniesz. Na co tak powiedziałeś, że mam tyle zgadnę? No to zgadniesz. Czyli znowu mamy ten. To jest fajne w tej serii, że to jest takie ćwiczenie na umysł. To jest tak raczej z Azji rzecz, więc może jej jakość może być ostro dyskusyjna. Czy to jest do trzymania książki na przykład? Tutaj kładziemy produkt na pewno, tu w tym miejscu. Kładziesz produkt i ten produkt no się trzyma. I to masz naprawdę jakieś zastosowanie, takie... Uważam, że bardzo fajne. Ewidentnie do tego. Tak, ewidentnie. 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 Tak, tak, tak bym to zastosował. No ale co, no źle? Nie no, kreatywny jesteś. Nie, nie chodzi o to! Tylko czy to... No bo zobacz, bo właśnie o to mi chodzi, że ten rozstaw się zmniejszy. Ja teraz nawet jakbym chciał tak... No ale, co, ale to idźmy dalej, jeżeli to miałoby być tak do podpierania. No. To po co miałoby to tak podpierać? No jak, no na przykład teraz robię sobie przepis tu i tu sobie oglądam. Aha. No, no właśnie o to chodzi. Tutaj sobie tutaj cyk, 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 rozmawiam z widzami, a tutaj patrzę na podgląd. Zobacz, ruszam i się wyłamało. Poddajesz się? No to nie będę wiedział. To odkładaj na bok. No dobra. No to jedno tu. Rzecz numer 2. Jak oglądaliście serię związaną z licytacją, to dzisiaj jest rewanż. Chyba wygram. Dajmy mu to. Trzymania farbek. Farbek? Farbek. A ty się sugerujesz nazwą? Duo Paint? Nie no, bo duo, no bo ewidentnie jest z dwóch stron i tutaj wkładam. No. I przez to, bo tutaj jest bolce takie, mogę to zawiesić. A jest to też fajna rzecz? Bardzo przydatna. Naprawdę? Kłaczek. I ta pani wszystko wiedziała, do czego to jest. A i to jest koniec. Do wyciskania owoców. Na pewno tak. Nie chcesz mi powiedzieć, że to jest to. Nie. Serio nie? Serio nie. Do drylowania. Też nie. No czekaj, popatrzmy sobie na to. Tutaj wchodzi i on pewnie może wejść jeszcze głębiej. Nie, nie może. Na proszę mi... tutaj do backstage'owców powiedzieć, żeby zasubowali. No koniecznie, do moi drodzy. Przecież 100 tysięcy musi wreszcie wejść. Proszę, subskrybujcie kanał, a nie ominą was świetne treści. A będzie tego naprawdę dużo więcej. I lepiej, i fajniej, i normalniej. Jak zawsze. Jak on to mówi, to musicie to zrobić. Odkleja się. Okej. No. I się skończyła nasza inwencja. Po co nam tyle rzeczy takich samych? Najprościej mogę powiedzieć, i mogłoby być to takie zastosowanie, a mianowicie zaznacznik. Pięknie! I to jest to? Tak! No właśnie! To jest olejek taki... to też ma szerokie zastosowanie, nie wiem jaki on ma skład.
Natomiast on ma taki kojący. No bo to jest tak jak masz... Bo to jest tak jak masz, wiesz... To jest maść przeciwbólowa. No, a to jako to ja... Kojące. Bałbym się to stosować. 2 złote to kosztowało. No właśnie. To jest lepsza maść, oczywiście ja pierdyle. Albo ten. Jak on się nazywa, ten taki najbardziej... Dobra, ma... idziesz jak błyskawice. Idźmy dalej. No. Normalnie korek do wina. Serio? Serio! Nie no, że nada, no błagam! Zatarko! No to niby świeci. Aha. Wow. Nie, ty, no, to kosztowało 2 zł. Teraz wyobraź sobie w ogóle to, ile no, to wyprodukowanie tego kosztuje. Tylko, że jest nienaładowane. No. Dobra, zaliczone. Jeszcze jedna rzecz, bardzo, bardzo istotna, mianowicie subskrypcja na górze. Tutaj ziomek w różowych okularach tak się ładnie uśmiecha, a tutaj pierwszy i drugi film koniecznie zobacz w wolnym czasie. Do następnego. Pa! Kamera off. Kamera off. Brawa. Brawa. Jak ci się podobało? No śmieszne te rzeczy ci powiem. Śmieszne, nie? Śmieszne. I takie... Pokaż, jak to pachnie w ogóle. Tragicznie. No to czuć, że to jest takie tanie. 2 złote, stary. Łojezus. Z czego będziesz korzystał? Uła. Na pewno to do malowania, nie? No. Nie ma z czego właśnie. Moi drodzy, tym sposobem odcinek nagrany. No. Idziemy robić dalej. Jest teraz trzeba zjeść. Idziemy na obiad. I co teraz robi Dymitr? Dymitr poszedł do Maćka chwalić się, że zgadł. Skromny chłopak. Idę zjeść obiad. Ja też mam obiad. Nasza praca to nie jest tylko nagrywanie, robienie zakupów, ale też choćby nawet odpisywanie na maile, których jest dosyć sporo, i też planowanie przyszłych akcji. Ja zabieram się właśnie za skrzynkę mailową. Kilka fajnych rzeczy też nas czeka już niedługo. Także bądźcie na bieżąco z kanałem Sprawdza Jak, bo to już niebawem. Dobrze, moi drodzy, wybiła godzina. 16. Czas do domu. Fajnie, że byliście. Cześć! Machamy jak familiadzie wszyscy. Pa, pa! Do następnego.